Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. W związku z zamknięciem ulicy Świdnickiej w Strzegomiu zostanie otwarta ulica Dąbrowskiego. W tym celu gmina przystąpiła do usunięcia wazonów oraz ławek. Rozpoczęto już montaż oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Na ulicy Dąbrowskiego zostaną zamontowane dwa progi zwalniające celem uspokojenia ruchu drogowego. Ulica otwarta została tymczasowo na okres remontu ulicy Świdnickiej. Jeżeli jednak pomysł sprawdzi się, mieszkańcy ulicy nie będą mieli zastrzeżeń, a handel choć trochę zostanie w tym miejscu ożywiony, władze miasta rozważą podtrzymanie obecnego stanu rzeczy. W najbliższy poniedziałek planujemy otwarcie ulicy Dąbrowskiego. Od lat trwa dyskusja, czy jest taka potrzeba, czy jej nie ma. Trwały konsultacje społeczne, z których wynikło, że na próbę, w chwili, w której remontujemy jedne z ważniejszych ulic w Strzegomiu, czyli ulicę Bohaterów Getta i Świdnicką, podjęliśmy takie działania, żeby tą ulicę uruchomić. Zobaczymy, jak będzie to się sprawdzało. Mamy nadzieję, że spowoduje to ożywienie handlu na tej ulicy, bo na tym bardzo nam zależy, ale też ułatwi kierowcom poruszanie się po naszym mieście. Już wkrótce w Grochotowie w gminie Strzegom powstanie boisko sportowe o nawierzchni z mączki ceglanej. To kolejna inwestycja w tejże wsi po wybudowaniu tam wcześniej placu zabaw. W najbliższych dniach firma Domex ze Strzegomia rozpocznie budowę boiska sportowego o nawierzchni z mączki ceglanej o powierzchni około 320 m2. Prace obejmą m.in. niwelację terenu, wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego oraz ułożenie nawierzchni z mączki ceglanej. Wartość zadania to około 65 tysięcy złotych. Zakończenie prac przewiduje się na koniec września tego roku. Przystąpiliśmy do programu odnowy wsi w 2011 roku. Mamy wizję bardzo taką fajną, można powiedzieć, i ta wizja się pomału realizuje. W tej wizji był plac zabaw, to miejsce wypoczynku. No i jeszcze mamy w wizji to boisko, no i oczywiście świetlica, co bardzo nam brakuje jej. Byśmy chcieli, żeby powstała. Na Ściernisku powstanie boisko do koszykówki, do siatkówki. Młodzież będzie miała po prostu miejsce sportu i rekreacji, bo sport to zdrowie, jak to się mówi od zawsze. Za nami kolejny pracowity tydzień podczas Strzegomskiego Biennale Rzeźby w Granicie. Rzeźby nabierają kształtu. Artyści pracują bez wytchnienia, aby zdążyć na uroczyste odsłonięcie swych dzieł w strzegomskim rynku. W tym roku rzeźbi w Strzegomie 8 artystów. Maria Seborowa, Martin Kucharz, Andrzej Szarek, Adam Wyspiański, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Jerzy Fober, Zbigniew Frączkiewicz oraz Grzegorz Niemejski. Jeden z nich pracuje na terenie zakładu kamieniarskiego Gromiec w Rogoźnicy, a jest nim Grzegorz Niemejski, pracownik dydaktyczny w Katedrze Rzeźby ASP imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. To ma być rzeźba przedstawiająca kobietę siedzącą, a inspiracja no bardzo prosta. Bardzo mi się podobają po prostu kształty kobiet, szczególnie kobiet w ciąży. Są takie obłe, miękkie, pełne. I staram się, żeby ta pani, która tu będzie siedziała, była w takiej wczesnej ciąży, tak powiem, takim małym brzuszkiem, żeby te obłości, kształty obłe były dosyć czytelne, wyraźne. W zestawieniu z granitem, z twardym materiałem, to powinno fajnie zabrzmieć. Jaki to jest konkretnie materiał? To jest granit taki ciemny, czarny, nazywa się Impala, pochodzący od pana Kiszkiela zakładu. Na terenie kamieniarstwa Kiszkiel w Strzegomiu swe dzieła tworzy dwóch artystów. Andrzej Szarek, trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, profesor wykładający na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Ja robię taką rzeźbę, może specyficzną, ponieważ jakby pokazuję skałę w skale. A być może jest to dialog taki ze słynnym zdaniem, że najpierw trzeba odrzucić to, co jest niepotrzebne, to, co kiedyś Michał Anioł powiedział. Natomiast ja nie odrzucam, a ujawniam, czyli jakby z ogromnym szacunkiem do materiału, do kamienia, który jest piękny i kolorowy, znakomity, twardy, co prawda. Ale staram się stworzyć taką opowieść o tym kamieniu, że jakby w każdej skale istnieje jakaś rzeczywiście
A w wybranej skale istnieje jakaś opowieść, jakaś praca, jakaś rzeźba, jakiś obiekt i że trzeba go rzeczywiście ujawnić. Tylko że rzecz dotyczy bardziej wyobraźni, powiedzmy sobie, odbiorcy i dbałość o jego wyobraźnię, niż o sam fizyczny proces odrzucania tego, żeby udowodnić, że tam coś w środku jest. Ja robię pracę, która udowadnia, że w środku coś jest, ale nie dewastuje kamienia. Jerzy Fober zaś jest komisarzem tegorocznego Biennale. Jest pięciokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 2011 roku pracuje także na Akademii Umeni w Bańskiej Bystrzycy. Jak zobaczyłem ten kawałek kamienia, który był zbliżony właśnie do tego kształtu prostokąta, właśnie sarkofagu takiego, no to postanowiłem z niego wyrzeźbić uniesienie. I to uniesienie ma, ten tytuł będzie miał podwójne znaczenie, będzie jakby odnosił się do fizycznej trudności, żeby taki kawałek skały, kamienia podnieść, ale również będzie odnosił się do uniesienia duchowego człowieka. I myślę, że to podwójne znaczenie będzie tutaj czytelne, bo cała ta praca przyjmie taką formę właśnie sarkofagu zawiniętego płótnem z fałdami, z draperią, lekko przychylonego, jak gdyby właśnie unoszonego taką niewidzialną siłą. Wodociągi i kanalizacja spółka ZOW w Strzegomiu zakończyła realizację zadania budowa pompowni wody w Goczałkowie w celu podniesienia ciśnienia wody na terenie wsi Goczałków Górnych. Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przewiduje się zakończenie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Olszanach w gminie Strzegom. Szkoła w Olszanach składa się z dwóch budynków przydzielonych ruchliwą drogą. Problem polegał na tym, że toalety znajdowały się tylko w jednym z tych budynków. Rozbudowa polega na dobudowaniu do istniejącego budynku części sanitarnej. Wykonawcą prac jest firma MIG Transbet z Dzierżoniowa. Wartość prac wyniesie około 100 tysięcy złotych. Dobiega końca realizacja inwestycji do budowy toalet w Szkole Podstawowej w Olszanach. Stworzy to przede wszystkim podstawowe standardy funkcjonowania tej szkoły, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo dzieciom korzystającym z tego budynku, ponieważ nie będą już musiały przechodzić przez ruchliwą ulicę i korzystać z toalet w drugim budynku szkoły. Termin oddania do użytku tego obiektu to jest koniec sierpnia tego roku. Myślę, że dobra firma wykonawcza spowoduje to, że te toalety będą oddane w terminie wcześniejszym. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.